I kolejny przykład, jak ważna jest odpowiedzialność za słowo. Okazuje się, że dokumenty, które zostały wykorzystane do oskarżenia kardynała Adama Sapiehy, oskarżenia o molestowanie kleryków, zostały sfałszowane przez jednego z ówczesnych funkcjonariuszy UB. To wynik dziennikarskiego śledztwa przeprowadzonego przez Rzeczpospolitą. Problem w tym, że łatwo jest kogoś oskarżyć, trudniej potem oczyścić. Małgorzata Ziętkiewicz. Z jednej strony są teczki UB, wątpliwe, jak pisze Rzeczpospolita, czy wręcz sfałszowane. Z drugiej książę niezłomny, kardynał, którego wierni nazwali tak, bo był nieugięty wobec nazistów i komunistów. Śmiertelny wróg Bieruta, kardynał Sapieha, umiera w 53, pochowany pod konfesją świętego Stanisława na Wawelu. Doczeka jeszcze śmierci Stalina. Po tej samej stronie, co książę niezłomny, jest Karol Wojtyła. To jego 1 listopada 1946 Sapieha wyświęci na księdza w krypcie Leonarda na Wawelu. A kilka lat wcześniej, kiedy spotka go i zapyta o kierunek studiów, młody Wojtyła odpowie – polonistyka, a Sapieha westchnie i doda – szkoda, że nie teologia. Teraz więc uderzenie w Sapiehę było więc atakiem na Wojtyłę. Uderzają pewni dziennikarze. A kim? Ksiądz Anatol Boczek, alkoholik, TW o pseudonimie Luty. Dla pieniędzy zrobi wszystko. Skłócony z Sapiehą. Człowiek zdradzający Kościół, związany z ruchem księży patriotów, niewątpliwie personalnie nienawidzący kardynała Adama Stefana Sapiehę z racji tego, że był przez niego suspendowany. Sapiehę obciąża drugi ksiądz, Andrzej Mistat. To były sekretarz kardynała. W czasie ubeckiego śledztwa w 1949 opisuje rzekome erotyczne wyczyny kardynała z klerykami. Teraz pojawiła się sugestia zafascynowania Wojtyłą i odwrotnie. Obu księży łączy ubek. Podporucznik Krzysztof Srokowski, rocznik 20, w UB od 1947, alkoholik, oszust, okradał nawet UB. Najkrócej tę historię można streścić tak. Srokowski, kiedy wokół niego zagęszcza się atmosfera, preparuje donosy na Sapiehę, fałszuje daty. Sama krwawa luna, Julia Brystygierowa, dyrektor 5 Departamentu Bezpieki, specjalistka od Kościoła, nie daje im wiary. Srokowski traci robotę w UB i zostaje skazany na 5 lat za fałszerstwa. Tomasz Krzyżak i Piotr Litka z Rzeczpospolitej nie potrzebują wiele czasu, by ustalić prawdę. Oni sami uznali, że te materiały nie są do końca wiarygodne. Na zeznaniu, właściwie na donosie księdza Boczka, księdza Anatola Boczka, który był przez wiele lat tajnym współpracownikiem bezpieki, które zostało wysłane z Krakowa do Warszawy, znajduje się adnotacja, że tą informację trzeba jeszcze zweryfikować. Najważniejsze pytanie to, po co była ta dzisiejsza manipulacja? Nie byli zainteresowani prawdą, byli zainteresowani uderzeniem pałką po skroni i takie zabijanie Polaków powinno być oczywiście de facto wykluczające tych ludzi z jakichkolwiek zawodów. Tutaj w Krakowie w tej chwili do Karola Wojtyły, czy wcześniej także do kardynała Adama Stefana Sapiehy próbuje się przykleić coś, co ich skompromituje. To nie jest kwestia tylko tego, co się działo w czasach krakowskich kardynała Wojtyły, ale próbuje się sugerować, że to miało wpływ na cały pontyfikat. Konstruując oszczerstwa wobec księcia niezłomnego, dziś złamano podstawowe prawa archiwisty. Nawet jak myślimy o źródłach historycznych średniowiecznych, to zawsze patrzymy na to, kto jest autorem, w jakim środowisku źródła powstały, po to, żeby móc je realnie ocenić, żeby ocenić ich wartość. Nie ma przypadku, że to przy Franciszkańskiej 3 stoi dziś najlepszy pomnik Sapiehy. 47 lat temu rzeźbiarz August Zamoyski księcia kościoła zobaczył tak, zamyślonego z dłońmi złożonymi do modlitwy. Na pewno także za nieprzyjaciół. Małgorzata Ziętkiewicz. Wydarzenia.